Czy odczuwasz czasami niepokój lub głębokie napięcie związane ze zdarzeniami, które dzieją się wokół ciebie albo przytrafiają się tobie, na które zupełnie nie masz wpływu? A może czasami czujesz się zbyt zmartwiony, przeładowany informacjami dotyczącymi twojego otoczenia, może twoich bliskich, może czujesz niepokój o jutro, ponieważ wszystko jest takie niepewne? A może z drugiej strony towarzyszy ci głębokie napięcie, ponieważ żyjesz pod presją czasu, nieustannie masz dużo rzeczy do zrobienia, zrealizowania, wyznaczasz sobie cele i czujesz się tym zbyt przytłoczony, a może nawet wypalony? Jeżeli tak, to zapraszam cię do obejrzenia tego krótkiego nagrania, a znajdziesz tutaj kilka użytecznych wskazówek, jak możesz sobie z tym poradzić oraz co tak naprawdę dzieje się wówczas w twoim organizmie, kiedy doświadczasz takich trudnych, wyczerpujących emocji. Nazywam się Małgorzata Kwietniewska i jestem trenerem, coachem, facylitatorem i prowajderem technik i technologii opracowanych przez Instytut HeartMath w Stanach Zjednoczonych. Instytut ten zajmuje się od 30 lat fizjologią stresu oraz badaniem komunikacji pomiędzy naszym sercem i mózgiem. Dlatego odnoszę się dzisiaj do twoich emocji i twojego doświadczenia, ponieważ żyjemy dzisiaj w takim bardzo napiętym czasie. Widzimy, że wokół nas bardzo dużo się zmienia i większość ludzi odczuwa właśnie taką bardzo dużą niepewność o to nasze jutro. Większość z nas zapewne nawet nie zauważa tego, że żyjemy pod takim właśnie dużym napięciem, że się zamartwiamy, martwimy się o siebie, o swoich bliskich. Samodzielnie jest nam też z reguły bardzo trudno zmienić swoje nastawienie, zmienić te emocje, których doświadczamy. To nie oznacza, że coś złego jest w doświadczaniu emocjonalnym, ponieważ wszystkie emocje są nam potrzebne, wszystkie są generalnie uznane i są dla nas dobre, ponieważ nas o czymś informują. Natomiast jeżeli chcemy zmienić jakość naszego życia, jeżeli chcemy mniej stresować się, mniej odreagowywać lub właśnie reagować bardzo emocjonalnie na różnego rodzaju zdarzenia, musimy samodzielnie zbudować swoją odporność. To, co jest ciekawe i być może o czym w ogóle nie wiesz, to to, że twój organizm jest bardzo inteligentny, twoje ciało jest bardzo mądre. I im częściej doświadczasz właśnie jakiejś określonej emocji, takiej jak strach, jak lęk, nawet panika, im częściej doświadczasz napięcia wewnętrznego lub stresu, tym bardziej twój organizm się przyzwyczaja do tej emocji. Co to oznacza dla ciebie? To oznacza, że twój organizm z czasem uznaje to jako twój stan wyjściowy. Uznaje to po prostu jako normę. I dlatego bardzo trudno nam jest zmienić często nasze reakcje emocjonalne, takie, które po prostu włączają się, kiedy pojawiają się wokół nas jakieś okoliczności, ponieważ nasz organizm uznaje to zwyczajnie za pewnego rodzaju normę. To znaczy, że też kiedy rano już wstajesz prawdopodobnie z napięciem albo wstajesz z nastawieniem takim, że coś dzisiaj na pewno się wydarzy. Przez większość czasu być może tkwisz nieustannie w tym umyśle, który planuje, już myśli o tych celach i zadaniach, które ma dzisiaj do wykonania i coraz bardziej czujesz się tym przytłoczony. Ale twój organizm samodzielnie nic nie jest w stanie z tym zrobić, ponieważ to jest dla niego normą. I to, do czego się odnoszę w kontekście zarządzania swoimi emocjami i budowania swojej odporności, to to, że naukowcy z tego instytutu odkryli, że jesteśmy w stanie samodzielnie wpływać na nasz organizm i nauczyć go nowej normy, przesunąć tą linię bazową naszych reakcji. I możemy to zrobić poprzez intensywny trening. Czego dotyczy ten trening zatem? Ten trening dotyczy rozwijania inteligencji naszego serca, ponieważ to, co się dzieje w twoim ciele, kiedy doświadczasz takich intensywnych, wyczerpujących emocji, to między innymi bardzo duży chaos energetyczny oraz twoje serce bije wtedy w bardzo nieharmonijnym, chaotycznym rytmie. To oczywiście wpływa na wszystkie systemy twojego ciała, a przede wszystkim wpływa na twój mózg, który
w tym momencie nie jest w stanie realizować pewnych zadań. Zapewne sobie przypominasz, że w takich momentach, na przykład kiedy czujesz stres, a masz na przykład jakieś wystąpienie, pojawia się w Twojej głowie pustka, pojawia się pewnego rodzaju czysta kartka. Kiedy funkcjonujesz w stresie, na przykład, nie wiem, kiedy jedziesz po ulicy i coś się zaczyna dziać, to wtedy nie jesteś w stanie też zareagować w odpowiedni sposób i zareagować szybko. Tak się dzieje, dlatego że to nasze serce wysyła właśnie w kierunku mózgu informację elektryczną, która aktywuje te określone ośrodki w naszym mózgu, które są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji, za klarowne, jasne myślenie, czy też właśnie za naszą kreatywność. A więc naukowcy tutaj odkryli, że kiedy jesteśmy w stanie wpłynąć na akcję naszego serca, jesteśmy jednocześnie w stanie wpłynąć na nasze nastawienie emocjonalne i zmienić te wyczerpujące reakcje. Tym samym jesteśmy w stanie również cofać pewnego rodzaju szkody, które już ten stres, którego doświadczaliśmy długotrwale, wyrządził w naszym organizmie. Badania też pokazują, że ludzie, którzy bardzo często w ankietach wskazują, że nie odczuwają stresu ani nie mają żadnych wyczerpujących emocji, zbadani na instrumentach pomiarowych wykazują bardzo duże natężenie stresu. Dzieje się tak dlatego, że Twój organizm po prostu już jest przyzwyczajony, jest to po prostu dla niego normą. A więc skąd to się bierze? Gdzie tkwi ta magia naszego serca? Mianowicie tkwi w tym, że kiedy doświadczamy pewnego rodzaju emocji takich bardzo odnawiających, bardzo budujących, takich jak wdzięczność albo miłość, troska, tak naprawdę jest ich cały wachlarz, cały szereg, to wtedy wprowadzamy nasze serce w bardziej taki harmonijny rytm. Na wykresie pojawia się wtedy taka bardzo ładna, klarowna sinusoida. Co to oznacza dla Twojego organizmu? To oznacza, że im częściej jesteś w takim stanie, który nazywany jest właśnie koherencją serca, a właściwie nawet koherencją serca i mózgu, oddziałując na swoje serce w sposób świadomy, generując takie falopodobne kształty na wykresie, co można zobaczyć, zbadać i można to wytrenować, wpływasz jednocześnie na swoje umiejętności umysłowe, wpływasz na swój potencjał, aktywujesz maksymalnie swój potencjał umysłowy, dzięki czemu jesteś w stanie podejmować lepsze decyzje, jesteś bardziej kreatywny i łączysz się bardzo głęboko z takim, możemy to nazwać, energetycznym sercem, które jest źródłem Twojej mądrości i źródłem Twojego wewnętrznego przewodnictwa. I to jest to, czego my potrzebujemy tak naprawdę na co dzień. Dlaczego? Dlatego, że im częściej doświadczasz stresu, im częściej doświadczasz takich nieopanowanych reakcji emocjonalnych, kiedy nie jesteś w stanie nad tym zapanować, to w twoim umyśle, w twoim sercu i w Twoim ciele coraz bardziej pojawia się ten chaos, coraz więcej pojawia się wewnętrznej niezgodności. To wpływa z kolei nie tylko na Twoją efektywność w pracy, która po prostu spada. To wpływa na to, że im dłużej pozostajesz w tym stanie i nic z tym nie robisz, to po prostu dochodzi do pewnego rodzaju wypalenia. Dodatkowo, im dłużej jesteś na to narażony, cierpi na tym Twoje ciało, a jak pokazują badania, większość naszych chorób właśnie spowodowana jest nadmiernym narażeniem na stres. Dodatkowo, brak takiej umiejętności zarządzania swoimi emocjami, a właściwie swoją energią osobistą, powoduje też, że nie jesteśmy autentyczni w relacjach z naszym otoczeniem. Dlatego, że kiedy wpadasz w jakąś reakcję w danym momencie, to nie masz kontaktu z prawdą, nie masz kontaktu wtedy z taką właściwą oceną sytuacji. A więc częściej wpadasz w konflikty, częściej kłócisz się z innymi, częściej kogoś obwiniasz, częściej ty sam doświadczasz poczucia winy, częściej również popełniasz błędy. Dlatego kiedy na przykład wstajesz o poranku z takim nastawieniem niepokoju, to dużo łatwiej Ci jest wtedy zalać się na przykład, nie wiem, kawą lub herbatą. Szybciej zgubisz klucze właśnie tego dnia, albo akurat tego dnia wpadniesz w korek, tego dnia Twój szef da Ci dodatkową pracę albo każe Ci zostać po godzinach. To jest dodatkowo taka energetyka komunikacji, energetyka naszego funkcjonowania. Dlatego też dam Ci na moment kilka wskazówek, które pomogą Ci ustawiać taką Twoją wewnętrzną wibrację, osobistą wibrację w trochę inny sposób, tak zupełnie na piechotę.
Na początek zaproszę Cię jeszcze do mojej grupy Koherencja Serca na Facebooku oraz na mój kanał na YouTubie, gdzie znajdziesz praktyczne ćwiczenia, które oparte są na badaniach naukowych Instytutu HeartMath, które pomagają wejść w taki najbardziej optymalny stan dla Ciebie, właśnie w stan koherencji serca. W tym stanie Twoje ciało się regeneruje, a więc usuwane są lub cofane są wszelkie takie negatywne skutki wpływu i wyczerpania spowodowanego różnego rodzaju emocjami, których do tej pory doświadczałaś czy doświadczałeś. Znajdziesz tam wiele użytecznych wskazówek, wiele nagrań czy live'ów, z których możesz skorzystać. Dodatkowo chcę Ci powiedzieć również, że możesz już teraz zacząć rozwijać swoją inteligencję serca, podejmując choćby jakieś małe działania na co dzień, które pomogą Ci uczyć Twoje serce, które jest bardzo inteligentne, pomogą Ci je nauczyć nowego sposobu działania i nowego sposobu funkcjonowania. Czasami wystarczy, jeżeli po prostu będziesz siebie obserwować. A więc pierwszym krokiem jest bardzo duża uważność wobec samego siebie. Dlatego, że jeżeli uda Ci się zaobserwować, w którym momencie tracisz tą równowagę wewnętrzną, w którym momencie pojawia się takie uczucie separacji, kiedy zaobserwujesz, że Twoje serce zaczyna raptownie, gwałtownie bić, co wskazuje na uczucie lęku czy stresu, właśnie jakiejś paniki, jesteś w stanie zatrzymać się w tym momencie, zrobić pauzę. Zrób ją przynajmniej na 2 sekundy albo na 5 sekund. Jeżeli zrobisz sobie takie dodatkowe okno czasu reakcji, dajesz sobie więcej czasu na to, żeby zareagować. W tym momencie jesteś w stanie nauczyć swoje serce i nauczyć swój organizm tego, żeby nie wpadało w takie reaktywne emocje, ale jesteś w stanie sięgnąć tej inteligencji jakby i do swojego umysłu, żeby zadać sobie pytanie, jaki jest najlepszy sposób zareagowania w tym momencie. Czy to, co czuję, to w jaki sposób chcę w tym momencie zareagować, jest dla mnie dobre i jest dobre dla tej sytuacji. To jest bardzo dobry sposób i prosty sposób, który naprawdę jesteś w stanie wyćwiczyć i wytrenować, a więc zrobienie sobie takiego okna. Jeżeli coś się dzieje, pamiętaj, 5 sekund, daj sobie 5 sekund. Dlaczego mówię o tych 5 sekundach? Dlatego, że naukowcy też odkryli, że nasze serce ma pewnego rodzaju właściwość odczytywania przyszłości, odczytywania przyszłych zdarzeń. Co to oznacza? Oznacza to, że serce już nawet 6 sekund wcześniej, zanim pojawi się jakaś okoliczność, jakieś zdarzenie w Twoim otoczeniu, wysyła do Twojego mózgu informację elektryczną, która przygotowuje Twój mózg i resztę ciała na odpowiednią reakcję emocjonalną. A więc jeżeli dasz sobie dodatkowe 5 sekund, jesteś w stanie skomunikować się właściwie ze swoim sercem i swoim mózgiem, żeby tą reakcję wybrać. Kolejna wskazówka dla Ciebie to zrób sobie taką listę. Listę co najmniej 10, powiedzmy, co najmniej 10 czynności, aktywności, które są dla Ciebie źródłem tych odnawiających emocji. Takich emocji, które wprawiają nasze serce w bardziej harmonijny rytm, a więc które pozwalają nam się zbliżyć do stanu koherencji serca, czyli równowagi pomiędzy sercem i umysłem. Zrób sobie taką listę działań, zdarzeń. Czy to jest na przykład jakaś Twoja pasja, czy to jest spacer w lesie, czy to jest na przykład zabawa z Twoim dzieckiem albo z Twoim psem. Może to jest śpiewanie, może jakaś gimnastyka. Zrób sobie tą listę. Taka lista staje się po prostu Twoim największym zasobem, ponieważ jeżeli zauważysz, że w Twoim życiu właśnie w tym momencie pojawia się bardzo duże napięcie i że tracisz ten kontakt ze sobą autentycznym, zaczynasz być na przykład bardziej konfliktowy albo więcej tych konfliktów pojawia się w Twoim życiu, to wiesz, że możesz zrobić jakieś działanie, jakąś aktywność podjąć właśnie z tej swojej listy, po to, żeby zregenerować swój organizm i żeby wrócić do większej harmonii i większej takiej spójności wewnętrznej. I trzecia wskazówka dla Ciebie na ten moment to jest też bardzo proste działanie, które pozwoli Ci wprowadzić więcej energii serca i aktywować Twoją inteligencję serca na co dzień.
Bardzo dużo się mówi o tej przestrzeni serca i o polu serca. Tutaj odniosę się również właśnie do badań Instytutu HeartMath, które pokazały, że nasze serce, ten rytm serca, o którym Ci dzisiaj opowiadam, generuje pole elektromagnetyczne, które otacza Twoje ciało. I to pole zawiera w sobie bardzo szczegółowe i specyficzne kodowanie, a więc te informacje, które Ty masz w tym momencie w sobie, zostają wyemitowane poprzez energię Twoich emocji i rytm Twojego serca na zewnątrz, do środowiska Twojego otoczenia. To jest również element tej energetyki komunikacji. A więc obok tego, że Ty masz swoje własne takie pole elektromagnetyczne serca, to ma każdy z nas, a więc każdy człowiek, z którym się spotykasz danego dnia, również emituje poprzez pole elektromagnetyczne swojego serca pewnego rodzaju informacje i kodowanie. Tym samym spotykamy się codziennie z wieloma różnymi polami i informacjami, które mogą mieć na nas wpływ, a więc mogą mieć wpływ na Ciebie, także emocje, myśli i postawy innych osób i innych ludzi. Co możesz zatem z tym zrobić, żeby na przykład przygotować się do jakiegoś dnia, który na przykład będzie dla Ciebie trudny? Jeżeli masz jakieś aktywności zaplanowane, zanim na przykład wyjdziesz na spotkanie, zanim wyjdziesz do sklepu, zanim wyjdziesz na przykład spotkać się z przyjacielem albo zanim przyjmiesz gości w swoim domu, zanim zaczniesz odpisywać na ważnego maila, spróbuj zrobić takie wejście głęboko w swoje serce, połączenie się ze swoim sercem. Możesz to zrobić chociażby kładąc dłoń na swoim sercu i po prostu opuszczając swoją świadomość z poziomu umysłu do Twojego serca. Po prostu skontaktuj się z tym swoim sercem. Wprowadzisz wtedy więcej takiej jakości, więcej aspektów serca do tej aktywności, do której właśnie się przygotowujesz, która za moment ma się dziać, wydarzyć w Twoim życiu. Możesz to zrobić praktycznie zawsze i wszędzie, to Cię nic nie kosztuje i jest to proste, nie wymaga od Ciebie żadnego dodatkowego czasu na medytację. To jest jeden z najprostszych sposobów, który możesz świadomie zrobić, zaangażować się w to już teraz. Dodatkowo możesz również, jeżeli masz taki pomysł lub masz taki potencjał w sobie, jeżeli przygotowujesz się do jakiegoś zdarzenia, wyobrazić sobie siebie po prostu już w tej aktywności, w tym zdarzeniu, do którego się przygotowujesz i wyobrazić sobie siebie, zwizualizować sobie siebie lub rezultat taki, który toczy się też w kontakcie z Twoim sercem. Możesz sobie pomyśleć lub wyobrazić siebie takiego, który zachowuje tą wewnętrzną harmonię, zachowuje kontakt ze swoim wnętrzem, któremu wszystko się po prostu w tym momencie udaje. Z tego względu, że Instytut HeartMath opracował wiele różnych użytecznych narzędzi, które możemy zastosować w zależności od tego, jaki mamy cel, to oczywiście chcę Cię również zaprosić na szkolenie Booster Koherencji, który odbywa się 31 maja o godzinie 18. I będzie to takie szkolenie, na którym poznasz kilka użytecznych technik, które pozwolą Ci przede wszystkim zminimalizować, zlikwidować niepokój i stres dokładnie w tym miejscu, w tym momencie, kiedy on się pojawia. Techniki, które pozwolą Ci zresetować swoją częstotliwość, swoją osobistą wibrację emocjonalną w tym momencie, kiedy pojawia się ten stres, oraz techniki, które pozwolą Ci budować takie bardzo zharmonizowane pole Twojego otoczenia. Co jest ważne dla Twojej rodziny, co jest ważne dla Twojej pracy albo dla Twoich pracowników, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, a więc jak możesz zbudować większą swoją elastyczność emocjonalną, większą taką odporność na stres i wpływać takim właśnie harmonijnym rytmem na swoich najbliższych, na najbliższe otoczenie. To, co jest wyjątkowe w tych narzędziach, które są oparte na badaniach naukowych, do czego naprawdę Cię zachęcam, żebyś się z nimi zapoznał, to, że nie jest to medytacja, więc nie wymaga od Ciebie znajomości medytacji ani praktyki medytacji. Nie jest to też relaksacja. A więc to nie będzie tak, że żeby wpłynąć pozytywnie na swoich pracowników albo na swoich najbliższych, albo po prostu zharmonizować otoczenie w Twojej pracy czy w danym miejscu, w społeczności, w której się znajdujesz, to musisz wcześniej godzinę czasu medytować. No właśnie nie. Pamiętaj, że najważniejszym zasobem w dzisiejszych czasach jest energia i czas, a więc my tu właśnie
właśnie skupiamy się na tych dwóch rzeczach. To są dwa aspekty i dwie zalety tych narzędzi. To właśnie to, że zajmują mało czasu, dlatego że my nie mamy go aż tak dużo, żeby się przygotowywać i nie ma wtedy czasu na medytację, kiedy coś się dzieje tu i teraz. A więc są to naprawdę specjalnie skonstruowane narzędzia, które pozwalają ci zmienić swój sposób reakcji, wytrenować swoje serce do tego, żeby samo reagowało w inny sposób, kiedy te sytuacje się pojawiają i żeby mogło przywracać ciebie do bardziej optymalnego stanu. Oczywiście to wymaga praktyki, ale na tym szkoleniu to wszystko wyjaśnię. I druga rzecz to to, że one działają. Generalnie one działają, dlatego że wpływają bezpośrednio na twój organizm, wpływają bezpośrednio na inteligencję serca i uczą to serce nowych sposobów zachowania. Dodatkowo skupiamy się także na strategii. A więc jeżeli medytujesz, czy robisz różnego rodzaju ćwiczenia, to jest wszystko super. Wszystko, co robisz, wszystko dodaje coś do twojego organizmu i rozwija ciebie. Natomiast kiedy stosujemy ten konkretny system oparty na narzędziach naukowych, jesteśmy w stanie wyznaczyć sobie cele i te cele po prostu zrealizować. To znaczy, że każde z tych narzędzi dotyczy bardzo szczegółowo tego, co ty chcesz osiągnąć i umożliwia ci to osiągnąć w bardzo zazwyczaj krótkim czasie. Zapraszam cię zatem na to jednorazowe szkolenie Coherence Booster, które już w niedzielę 31 maja możesz dołączyć do tego szkolenia do godziny 14 w niedzielę. Ono się odbywa o godzinie 18. Będzie to jednorazowe szkolenie 3-4 godzinne, na którym przejdziemy przez twoje cele, przejdziemy przez techniki oraz zaplecze naukowe tego, co się dzieje w twoim organizmie i jak możesz to zmieniać. I wyznaczysz również swój plan, swoją strategię do praktyki, tak żeby móc zmienić całą twoją fizjologię, żeby móc przesunąć twoją bazową linię reakcji, tak żeby twoją wyjściową i twoim stanem normalnym, naturalnym nie był już stres, niepokój czy po prostu wysokie napięcie, które powoduje jakieś naprężenie czasowe. Tym samym daj mi znać w komentarzu, jak użyteczne są dla ciebie te trzy wskazówki, które ci podałam. Zacznij je wdrażać już teraz do swojego życia, a zobaczysz, że choćby tak małe kroki bardzo dużo potrafią zmienić w naszym życiu. Generalnie główną misją Instytutu HeartMath jest połączenie pomiędzy naszym sercem i naszym umysłem i aktywowanie serca ludzkości. A więc zapraszam cię na moje strony www.koherencjaserca.com, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej. Tymczasem dziękuję ci za ten czas, który mi poświęciłeś i zapraszam do oglądania innych moich filmów. Witaj. Nazywam się Małgorzata Kwietniewska. Spajam umysł i serce. Zapraszam cię do ćwiczenia koherencji serca i mózgu, które pozwoli ci zresetować stres i zamienić go na bardziej pożądane uczucie. Znajdź ciche miejsce, w którym przez kilka minut nikt nie będzie ci przeszkadzać. Zamknij oczy. Skoncentruj swoją uwagę na sercu lub w centrum klatki piersiowej, tuż za mostkiem. Oddychaj swobodnie, odrobinę wolniej niż zazwyczaj. Wyobraź sobie, że z każdym oddechem twój umysł i emocje stają się nieruchome w twoim wnętrzu.
wewnętrznym bezruchu określ teraz uczucie, które chcesz wprowadzić do swojego życia. Teraz wraz z oddechem wyobraź sobie, że oddychasz tym nowym uczuciem. Wyobraź sobie i poczuj, że tworzysz to uczucie w twoim wnętrzu swoim oddechem. Wdychaj to uczucie do swojego wnętrza. Oddychaj swobodnie. Kiedy poczujesz zmianę, wróć do tu i teraz w najlepszy znany ci sposób i otwórz oczy powoli. Ćwicząc przez kilka dni z rzędu, wzmocnisz swoją zdolność do resetowania niechcianych uczuć i niskich wibracji. Pamiętaj, że ćwiczenia koherencji są proste i skuteczne. Ich prostota gwarantuje sukces i wewnętrzną zmianę. Dziękuję za wspólne ćwiczenie. Więcej na temat koherencji serca znajdziesz na stronie www.koherencjaserca.com. Dziękuję.